Hej, dzisiaj mamy z Q&A, tam już jest Kulik, więc potem wam go pokażę. Już że się włączył YouTube, teraz muszę czekać 30 sekund, bo nie mogę zaktualizować, bo nie mam kasy na koncie. Znaczy, Boże, co ja gadam, jak nie mam kasy na koncie? Nie mam pamięci. Zgieszczam. Mogę tu zobaczyć. Już wam mówię. I na wstępie zapraszam was na mój nowy kanał. O, wyszedł Kulik. Słyszycie już pewnie. Nasz Kuliczy Świat i on jest o kulikach. Co by nie domyśleliście. I teraz na koniec dzwoni. Boż. Teraz nagrywam Q&A. No i jestem już na Nasz Koński Świat, tylko teraz muszę moje filmy. Muszę przyjść pytania, tam w większości pisze moja klasa, oczywiście. Dobra. Zacznijmy od Alicji. Pozdrawiam. Ile lat jeździsz konno? Ja jeszcze konno rok. No i z hakiem tam kilka miesięcy. Ile razy spadłeś z konia? 2 razy. W jaki sposób spadasz z konia? Na głowę, dupę, plecy. Raz spadłam na brzuch. Nie wiem, w sumie nie wiem jak spadłam, ale leżałam na brzuchu. To wiem. A raz spadłam na tyłek, że tak powiem, na dupę. Kiedy będziesz skakać na koniu? Nie wiem. Będę miała umiejętności. Nagrasz film, jak skaczesz przez przeszkody bez konia? Nagram. Mogę nagrać. Ile masz psów? Nie mam psa. Już. Czym nagrywasz? To jest Olympus... Nie wiem jaki. Ale aparat jakiś tam. Jak często jeździsz do stajni? Jeżdżę do stajni raz w tygodniu. Ile stajeń odwiedziłaś w ciągu swojego życia? Aha, ile stajeń? Że tak, czy jeździł, to zależy, chodzi, że jeździłam, bo jeździłam, byłam na jazdach w 3, a byłam w stajniach chyba... Chyba w 8 stajniach byłam w swoim życiu. Teraz ten kulik pije, więc nie wiem, czy mnie to się. Chyba w 8 stajniach byłam w ogóle w swoim życiu. Co robisz, że jesteś taka wysoka? Nie wiem. Serio, Milena, nie wiem. To są już pytania od Mileny, którą też pozdrawiam. Jak długo jeździsz? Rok, na to już odpowiadałam. Na jakim poziomie jazdy jesteś? No, nie wiem, jak to... Oceni swój poziom, ale tak to, no, galop. Jaki styl jazdy lubisz najbardziej? Klasyczny. Jaki jest twój, znaczy jaka jest twój ulubiona książka? Chyba Heartland. To są już od Mani pytania, od Marianki. Wcześniejsze jeszcze było od Wiki. Ulubione lody, chyba smurfowe albo stracciatella. Ulubione ciasto, chyba murzynek albo sernik. Ulubiony słodycz, o Boże, chyba... Tak, cukierki te Lind Lindor. Ulubiony film. Nie wiem, musiałabym pomyśleć, no. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam Mariankę i jeszcze. Jakiego nauczyciela najbardziej lubisz, a jakiego najmniej? Najmniej na pewno Pedzie. Panią P, a najbardziej. Kuniku, co ty robisz? Co ty odwalasz? Ty głupku, czy ty?
A najbardziej chyba pan Robert albo pani od religii. Szaleje ten królik, latam tutaj, latam tutaj. Lubisz western i quarter horse? Quarter horse lubię, no western też lubię. W jakim stylu chcesz jeździć? Klasycznym. Skakałaś kiedyś? Nie. Czy przyjedziesz do stajni Arabka Dziećkowice? Nie wiem gdzie to jest, ale możliwe, że kiedyś może przyjadę. Chciałem zobaczyć gdzie to jest. Twój ulubiony kolor? Turkusowy. Wolisz Bartka z klasy czy Oliwiera z klasy? Chyba Oliwiera, bo Oliwier jest normalniejszy niż Bartek. Pan Robert czy pan Dawid? Który lepszy ze szkoły? Pan Robert. Twoje ulubione spodnie, Filip. Nie mogę. Żadne. Żadne. Wszystkie są straszne. O, też nie dam sobie. To było pytanie od Julki. Teraz jest pytanie od ekipa Fany Football AWM, czyli od Jennych zapewnia, on to pisał. Który z nich? Jaki jest twój ulubiony przedmiot ze szkoły i dlaczego? Dzięki za pozdrowienie. I po raz drugi się pozdrawiam. Ja pozdrawiam wszystkich, którzy pisali te pytania. Mój ulubiony przedmiot ze szkoły w szkole to jest... Hem. Chyba WF, bo na WF nie trzeba się uczyć i pisać i w ogóle. Ale no, chyba tak. I teraz wam przeczytam pytanie z Instagrama. Milena mi tu pisze. Też pozdrawiam, wysłałam jakąś... Aha, film. Oko, teraz dopiero dostałam Milena. Kurde, muszę przeczytać te pytania. To najpierw w szkoński świat wejdę. Okej. Okay. Masz zamiar zdawać brązową odznakę jeździecką? Tak, kiedyś mam zamiar zdać. Masz własnego konia lub będziesz miała? W przyszłości, jak będę dorosła, na pewno będę miała. Ale na razie nie mam. Do którego roku życia będziesz nagrywać? Nie wiem, to nie jest przewidziane. Karuska czy napar? Nie wiem, nigdy nie mam tego określić. Dawno nie byłam karuski, więc no jak na razie chyba to jest napar. Ile miałaś lunch? Miałam... chyba 8 lunch, aż. Jaki masz telefon? Samsung Galaxy J5. Czym nagrywasz? No i telefonem i tym, jak mówiłam, czyli Olympus. Nie wiem jaki to jest model. To jest już chyba wszystko. I o nie, i teraz bym musiała szukać... Odpowie jeszcze pytań. Jeszcze Zuzia z klasy mi zadała. Nie na koń, tylko taka druga. Na kartce, ale gdzieś ją zgubiłam. Chociaż, że może ją znajdę, ale muszę zobaczyć. Muszę znaleźć to pytanie. Kurde. Dobra, nieważne, nie będę teraz szukać. Więc... Ja zaraz do was wracam i idę poszukać pytań od Zuzi, mówiąc, chyba jeszcze je mam. Dobra, Zuzia, ale twoje pytanie mi się gdzieś zgubiły, a teraz wam pokazuję królika mojego. Tak tam ma tak siano, bo on tak biegał i aż tam się tak zrobiło. Jak na razie on się boi. Trochę, bo jakbym wsadziła tam rękę, to już by uciekł. Teraz jej nie widzi, więc nie ucieknie, ale jakbym go dotknęła, to by uciekł. Nie reaguje na nic kompletnie. No. Normalnie się załatwia do kupety, na szczęście. Ktoś się nie musiał uczyć specjalnie. No. I to już chyba wszystko na ten Q&A. Więc będziesz wchodzić tu. Was wszystkich pozdrawiam, którzy to pisali.
O, to było pani, więc... Pa!